byłeś w trakcie kopulowania, czyli typowe takie prymitywne potrzeby człowieka, jaszczurze, i nagle, kurwa, oni wchodzą w świątecznym ubiorze. Cześć, Żubek leci, taki podcast z tej strony. Jesteśmy w studio, w którym często robimy foty. Tym razem sesja świąteczna. Nowe zajebiste bluzy, skarpetki, majtki. Bardzo dużo było komentów już o tą bluzę. Widzieliśmy, że wam się podoba ogólnie koncept tego dzika, nie? Oczapki też było dużo. Fajnie, to fajnie, że wam się podoba dzik na odzieży. Rysunkowy dzik. Typowy prezes, zawsze na spotkaniu, jak przychodzi pani, dla kogo kawa, to właśnie dla niego. Tu wszedł, pierwsze co zrobił. Więcej mleka niż kawa. Nie szanujesz takiego podejścia? Ja też próbowałam z swoim telefonem. Nie szanuję. Króciutko. Ja się muszę dzisiaj zerwać o 13:00. Ci, co nas śledzą, może tam słyszeli, że mi miesiąc temu zajebali dyfuzor w Bemce. Zgłosiłem to na policję. Kapusz, kapusz, inaczej szyi siotka. Potrzeba, żeby wam wypłaciło AC kasę. No i pojeździłem miesiąc, zrobiłem u Wyszomira ten dyfuzor. No i tam gadamy sobie, że do zobaczenia wkrótce, nie? On mówi, no do zobaczenia tam za 2-3 tygodnie. I kurwa, wczoraj podjeżdżam ten do firmy. Nie zauważyłem tego z rana, byłem zajebany w chuj. Wychodzę z firmy tam o 20:00, 21:00, patrzę. Nie ma lusterka, nakładki karbonowej na lusterko. No i wiadomo, akurat wyszliście, tam robót szedł i tak dalej. No i tylko właśnie ciekawe jest to, że nie ma jednej tej nakładki, drugie lusterko jest. No i myśleliśmy, że to wszystkie obrażenia, które poniosło auto, ale zrobiłem jeszcze obchód, już było ciemno, zrobiłem dokładny obchód wokół auta. Okazało się, że jeszcze zajebali prawą lotkę przednią, też z tego pakietu, więc prawą lotkę, lewą zostawili i lewe lusterko. Dużo jest rzeźby, żeby to wyjąć? Nie wiem, kurwa, jak widać chyba nie, jeżeli to robią pod kamerami. I co jest fajne, wrzuciłem na Insta to i ludzie mi mówili, żeby uważać w takiej sytuacji, że mogli zdjąć to lusterko po to, żeby numer seryjny auta zobaczyć, bo pod lusterkiem jest numer seryjny i na bazie tego numeru seryjnego teraz nie chcę dokładnie mówić, bo nie wiem, ale że tworzą jakiś wirtualny kluczyk czy coś. A karbonowe miałeś lusterko? Tak. To możliwe, że chodzi im tylko element karbonowy. Możliwe. Tylko dlaczego jeden? Warty. A dlaczego jeden? Dlaczego nie dwa lusterka? Bo prawy mam już. Zajebałem kominowy. No. Ale jak już idziesz na akcję, idziesz na przypał i możesz wziąć dwa lusterka. Dlaczego bierzesz jedno lusterko i jedną lotkę, nie? No brzmi to jak na zamówienie, ale czy nie ma sensu, jak już robisz akcję, wziąć pakietu? Nie wziąć dwóch lotek i dwóch lusterek, żeby... No właśnie, nie wiemy, jak to zajmuje. No. Ale tak powstają historie o bananie. Będzie ta historia z nami na pewno jeszcze jakiś czas. Siadasz na to. I robimy challenge na TikToka, komu głębiej wejdzie. Bo nie strzelajcie tutaj. Nie, nie, to w nas strzelają. No ja wiem jak to działa. Mamy tak praktycznie szeregowo. Trzymaj. A zgaszone? I powoli się oddalaj. O, czekaj, bo mnie udusisz. Chłopaki, jesteście gotowi? Będą owijani tym? Będą. Będą owijani tym, tej. Patrz, dzik mango. No. Dostępny w Lidlach. A to nie Lidl w dziku? Teraz? Lidl fan. Albo...
Lidl w dziku. Lidl w dziku. Lidl jest w dziku mango. Jeżeli zadawaliście pytania, gdzie dostępny jest Lidl, to już w dziku mango. Jak w tych dżinsach się czujecie? No te dżinsy są zajebiste. Aż pojechałem na Fame w tych dżinsach. Zawsze chciałem, żeby dzik miał. Zawsze chciałem, żeby dzik miał takie dżinsy. Jeszcze mogliśmy, wiadomo, coś od siebie dodać. Tutaj jest dżin? No jest, jest. Te dżinsiki, jak coś, one są mega rozciągliwe, nie? I są po prostu skrojone. To jest analogicznie do naszych koszulek Perfect Fit. Dopasowane, które podkreślają ci sylwetkę, to te się dopasowują i nogi podkreślają. Ale przypierdala Bartek tym kepsem. Tak, je wie? Wisi w powietrzu w chuj. To poczekaj, tutaj... aż kurwa zacznę tym pierdzieć, nie? Czekam w chuj. Ja bym chciał robura w tej długiej, zielono-czerwonej. Możemy tak zrobić? Sakera mam owinąć tylko? Kto wybierał, kto będzie choinką? Ja, a co? Nic. Jesteś zwolniony. W sumie najpierw... Masz bilet już, czy mam cię kupić? Powinien być choinką. To jest jeden z tych momentów... Dobrze się bawię tym kosztem. Że rozkminiam, że miałem robić doktorat, nie? A jestem tu. Tess, mam być wesołą choinką, czy tak, uważam? Wesołą. Znikami do przodu. Jak ta dziewczynka z mema. Ja? Ja nie wiem, czy ja się mogę ruszyć, bo daj tego memu. Tylko będziesz bez ramek, nie? Bo to się zrobiło. Może przytykać. Ja tak na fajnie robiłem. Tak jakbyś chciał odejść. O, tutaj może się. Nie chciałbym też przypierdala czymś. Ja ten czosnek, czosnek. Nie jadę. Może jednak nie ja. Jak przebijasz w czole. Ja z tobą czosnek. Z tobą nie jadę. Czosnek z tostkiem. No. Jeszcze dobra. Trzeci raz mam czapkę w oku. Akcja. Tylko prezent widać, nie musisz grać. Nie, Bartek nie ma, tak. Dobra, poczekaj. I akcja. Dobra. Ale przykurwia tym czosnem sprawę. To wczoraj, nie dzisiaj? Co? Czosnek z wczoraj? To jeszcze gorzej pachnie pewnie. Bo jest po całym dniu w żołądku. Właśnie. Dreamworks. Cześć, zrobimy... No, poczekaj, to jeszcze raz. Tak będę, ja będę się tu trzymał i jedną ręką to zrobię, dobra? Dobra. Ty jebiesz kebabem, ja czosnkiem. Może połączymy siły i zrobimy razem coś fajnego wspólnie. Jak kopują. Czekaj, co? Tytuł, tak, w ogóle film. I nasza czwórka. Tego uroga. Starzy przerywają kopulację i my... I saker... Saker w tych... O, i po... Saker w drzwiach, tak sobie. I saker w drzwiach. I chcę tam cokolwiek. Nie mogę iść. Generalnie nie ma poprawnej reakcji na to. Nie ma. No bo... W którym podręczniku tłumaczą, co masz zrobić? Nie ma takiego podręcznika. Więc jeżeli ktoś myśli... No co byś mógł zrobić? No tak, przepraszam. W sensie, że... Ani się nie boisz, kurwa. Nie? Ani cię to nie śmieszy aktualnie. Co to jest za reakcja na tą sytuację? Myślę, że wtedy osiągasz tą ubłaganą stan Buddy? Tak, stan Buddy, że uświadamiasz sobie, że jesteś tu i teraz, że wokół ciebie jest powietrze, czujesz każdą cząsteczkę. Myślę, że to jest właśnie ten moment. Chyba tak. Kiedy nagle ego tracisz swoje. Tak, tracisz. Nie ma twojego ego. Tracisz każdy podstawowy zmysł. Byłeś w trakcie kopulowania?
czyli typowe takie prymitywne potrzeby człowieka, jaszczurze, i nagle, kurwa, oni wchodzą w świątecznym ubiorze. Oni. Co to jest, co na dole? To się nie interesuj. O kurwa! Podpalił się! Robo się chyba podpalił tak serio. Jak to? Już wytrzymałem sweter, a ja znów muszę go ubierać się na walec śniegiem? To patrzcie teraz. Takowe to jest. Ważny jest stabilniejszy. Trzeba wypić. O. Co jest? Jaka faza w ogóle?